Mam nadzieję, że sobie gdzieś tutaj opony nie przebije i jakieś dzikie zwierzęta mnie tu nie zaatakują. Jak myślicie? Mądre to jest, czy nie mądre? Gorzej jak tu jakieś aligatory będą. Ale pięknie tu jest. Wow, ale nie chcę myśleć, co tu może być w tych trawach. Chyba gdzieś wejdziemy zaraz do jakiegoś innego świata. O ja, się tu można po jakichś schodach wchodzić na górę. Zatrzymałem się po drodze po to, żeby wbić sobie w nawigację miejsce, do którego jadę, bo nie znam tego miejsca, nigdy tam nie byłem, nie wiem jak tam dojechać bez nawigacji. I zatrzymałem się na trasie, żeby to zrobić i trochę celowo tak zatrzymałem się w tym miejscu, w którym obecnie jestem, bo znajduje się koło Floating Market Pattaya. Fajne miejsce, polecam wam, żebyście sobie tutaj po prostu przyjechali i zobaczyli tutaj to miejsce. Coś sobie zjedli, coś sobie kupili i po prostu pozwiedzali troszeczkę ten Floating Market w Pattaya. Przyjeżdża tutaj bardzo dużo turystów, tak jak widać za mną stoi jeden autobus, drugi autobus, trzeci autobus, czwarty autobus. Bardzo dużo autobusów tutaj stoi, bardzo dużo turystów tutaj przyjeżdża, bo jest to takie w sumie ciekawe miejsce. Tak jak tutaj widzicie, nazywa się to Floating Market Pattaya. W zeszłym roku chyba palił się ten market. Więc nie wiem, co tutaj zostało zniszczone, nie wiem, co tutaj zostało odbudowane, nie wiem, co teraz się tutaj dzieje, ale nagrywałem przed pożarem film z tego miejsca i tutaj mogę wam podrzucić link lub do opisu też go dołączę filmu, gdzie możecie sobie zobaczyć to miejsce. Ja tymczasem, żeby nie za dużo o Floating Market, bo jedziemy do winiarni testować, smakować jakieś różne wina prosto z Pattayi, już wsiadam z powrotem na skuter, wkładam sobie swój telefon do uchwytu. No bo nie tylko w samochodach mamy uchwyty na telefony, tylko w skuterach również. I tutaj już mam wbitą lokację. Naciskam sobie start. Mam 15 km jeszcze drogi skuterem po takiej, kurczę, no mega ruchliwej drodze, trzypasmowej. Wiadukty, jakieś różne rzeczy. To jest taka główna droga w tamtą stronę do Bangkoku, a ja jadę w przeciwnym, w stronę Rayong. I w tamtą stronę właśnie udaję się do winiarni. Także mapę mam już zaktualizowaną, wszystko gotowe, mogę wsiadać i jechać dalej. Także zdecydowanie zapraszam do dzisiejszego vloga, bo będzie, mam nadzieję, interesujący. Jeszcze nie mam pojęcia, co mnie czeka, ale mam wrażenie, że będzie wszystko w porządku. Właśnie zjechałem z czteropasmówki i zjechałem już na boczną i w końcu zaczyna nam się trochę jakiejś takiej normalnej Tajlandii. Znaczy normalnej mam na myśli takiej egzotycznej Tajlandii. Tutaj mamy jakiś przejazd kolejowy, okej, ale jakieś palmy, góry w oddali i zaczyna się robić fajny klimacik, także tam gdzie jadę też podobno są jakieś góry, jest jakiś taki stawik, jakieś jeziorko czy coś w tym stylu, no i uprawa winorośli, no zobaczymy, jestem bardzo ciekaw, co nas po drodze spotka. O kurde, tutaj zagrodziłem całą drogę, pan się zmieści? Zmieści, poszedł bokiem. Wszyscy się zmieszczą, pani uśmiechnięta, jest okej, jedziemy dalej. Tutaj po drodze coś jeszcze ciekawego mijam, nie mam pojęcia co to, ale tam po lewej stronie taki jakiś ogromny posąg, nie będę tam w sumie wjeżdżał dzisiaj, ale no ciekawe rzeczy, tam w oddali coś naprawdę wielkiego. Tutaj węże, dopiero tutaj w sumie też jeszcze coś budują. Tajlandia lubi takie rzeczy. Trzeba włączyć się w ruch i jechać dalej. Kurczę, tylko kawałek poza miasto się wyjedzie, to od razu tak krajobraz się zmienia, że jakby się wjechało dosłownie do innego państwa. Jak tylko znikną te wszystkie betonowe wieżowce, to zaczynają się palmy, zaczynają się góry, zaczyna się naprawdę zupełnie inny krajobraz. Zatrzymałem się jeszcze tylko po drodze, bo chciałem zobaczyć, kurczę, co to jest, ale nie mam zielonego pojęcia. Też jest tutaj jakaś uprawa czegoś. Nie mam pojęcia, co to za liście. No właśnie takie, kurczę, no dziwne to jest. Takie pole wielkie? Nie wiem, co to, naprawdę nie wiem, co to. Może to coś przypominać, ale wiele rzeczy mi to przypomina, ale nie mam zielonego pojęcia, co to jest. Ale naprawdę tutaj to, co już widać, tam te piękne palmy takie w oddali, takie kurcze, no wszystko tu jest już całkiem inaczej. Tam mamy takie duże góry po prawej stronie, tam jedziemy, tylko właśnie nie wiem, czy dojedziemy do tych gór, czy nie dojedziemy, ale jeszcze 3 km trasy tylko przede mną, więc naprawdę jest już całkiem spoko. A tutaj to nawet jest trasa rowerowa, tutaj
Także nawet na rowerach jest bezpiecznie. Mamy tutaj podwójną ciągłą i dość szeroki pas rowerowy. Także rowerzyści nawet tutaj też się odnajdą. Zatrzymałem się jeszcze, żeby wam pokazać takiego złotego Buddę, jakiego zrobili tutaj na skalę. To bardzo ciekawa sprawa, nigdy czegoś takiego jeszcze nie widziałem, bo nie jest to normalny posąg, tylko wręcz coś tak jakby namalowane na skalę. Kurde, naprawdę bardzo ciekawa sprawa. Bardzo ciekawa sprawa i czegoś takiego jeszcze nigdzie wcześniej tutaj nie widziałem. Można powiedzieć rysunku na skalę. Wow, ciekawie to wygląda. Tutaj znowu pole tego czegoś, czego nie mam pojęcia czego. Ja tam sobie zatrzymałem skuter na poboczu. Muszę przejść na drugą stronę. No i chcę tylko powiedzieć, że sama wycieczka już jest fajna. Mam nadzieję, że miejsce, w które jadę, też będzie fajne, ale nawet gdyby nie było, to już jest fajnie. Także każde ruszenie się z domu jest mega. Tylko muszę wam powiedzieć, że jest mega gorąco i mam nadzieję, że mój telefon zaraz się nie wyłączy, bo tak w niego hajcuje słońce, że masakra. A ja to chyba będę chodził dzisiaj cały dzień w kasku, bo nie mam czapki. A jest takie słońce, że masakra. Rękawki będą dzisiaj znowu opalone. Nie ma szans, żeby nie. Dotarłem mniej więcej na miejsce, bo dotarłem do Silver Lake Wine and Grill, czyli to jest restauracja właśnie z tego miejsca, w które się udawałem, czyli do uprawy winorośli i no tej produkcji całej wina. Tylko nie wiem jeszcze, gdzie są te pola z tymi winoroślami. Tam w każdym bądź razie jest to jeziorko, o którym wcześniej wspominałem. Tu są właśnie te góry. Także ogólnie jestem w tym miejscu, które widziałem w Google, ale jeszcze gdzieś tutaj muszę pokrążyć, bo to nie jest wszystko, co chciałem dzisiaj zobaczyć. Ale ciekawe, czy te wina w ogóle degustuje się tutaj w tej restauracji, czy jest jeszcze jakieś inne miejsce? Cholera, muszę wejść do środka i się tego wszystkiego dowiedzieć. Koniecznie zostańcie ze mną. Tam jeszcze po drugiej stronie jest coś też ogromnego. Nie mam pojęcia, co to jest, ale jakiś wielki budynek. Wielki, nie wiem, co to jest, ale wygląda przekozacko. Tam dalej jest jakiś wielki aquapark. No kurczę, jest tutaj mnóstwo rzeczy, które warto, widzę, zobaczyć, bo wygląda to wszystko, przynajmniej na oczy, nie przez kamerę, bardzo, bardzo interesująco i bardzo ciekawie. Tutaj waterpark nazywa się Ramayan. Kilometr jest do tego aquaparku. Tutaj jest Silver Lake, właśnie ta restauracja and wine shop. Wine shop. Chyba, że to jeszcze gdzieś może tam do góry się jedzie i tam jest to, co chciałem przede wszystkim zobaczyć. Także zaraz wszystkiego się dowiem i mam nadzieję, wszystko znajdziemy. Muszę wam powiedzieć, że jest bardzo gorąco. Na dworze jest bardzo gorąco. Ale na szczęście jestem już w restauracji. Chłodzę się tutaj za mną, wiatrak wieje, klimatyzacja chodzi. Jest dobrze, zamówiłem sobie zimnego, limonkowego szwepsa. No i dowiedziałem się czegoś no, niefajnego, nieprzyjemnego, przynajmniej pod względem tego odcinka, bo myślałem, że zobaczę tutaj tą produkcję wina, podegustuję gdzieś tam na miejscu od razu, zobaczę te winorośla i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No a okazuje się, że cała produkcja została przeniesiona w inną część Tajlandii. No bardzo jest to smutne, z tego powodu jestem bardzo smutny. No oczywiście mogę sobie tutaj kupić jakąś lampkę wina i spróbować, jak to wino kosztuje, no ale w sumie nie jestem jakimś takim smakoszem. Ja tu bardziej chciałem zobaczyć te uprawy, te pola, iść tam gdzieś z beczki napić się takiego winka, jakiegoś tam spróbować taką próbeczkę i takiego czegoś chciałem skosztować, a nie przyjechać do restauracji na lampkę wina. To nie był taki mój plan. Z tego względu właśnie piję zimnego szwepsa gazowanego z całą szklanką lodu. O, tutaj mogę wam tylko pokazać, bo jest menu, znaczy menu jest małe akurat tutaj, ale akurat wystarczy, żeby w sumie pokazać, jak nazywają się wina, które są ogólnie produkowane tutaj w Tajlandii i sprowadzane teraz do tej restauracji. Wcześniej to one tutaj były produkowane. No i glas, czyli szklanka takiego wina tutaj kosztuje około 280-90 batów. Za butelkę to jest około 1200 batów. Także takie są ceny. Restauracja jest bardzo taka no, fajna. Bardzo mi się tu podoba ogólnie. Gra fajna muzyczka, taka delikatna. Nie wiem, czy słyszycie, czy nie słyszycie. Jest no, bardzo tak miło i przyjemnie, tak po europejsku, ekskluzywnie. Bardzo ładnie, bardzo ładnie. Nie wiem tylko w sumie jeszcze, jak jest menu. Zaraz może zajrzę do menu i zobaczę, jakie są dania, jakie też są ceny. Tam mamy jakieś takie stoisko w sumie z winami.
nie wiem, czy tam można coś skosztować, czy nie można, no ale tam raczej chyba to coś do kupienia, nie wiem. Zaraz tam zobaczę też jeszcze. Z przodu mamy scenę, także pewnie wieczorami gdzieś tutaj, albo przynajmniej na jakieś weekendy, albo na coś jest live music. Jakaś orkiestra, tam jest pianino, właśnie teraz też taka fajna, delikatna muzyczka grana na pianinie leci. No jest naprawdę miło i przyjemnie, bardzo jest tutaj miło i przyjemnie. Tam jakieś winka właśnie w lodówce sobie leżą, różne, bar. Bardzo ładny wystrój. Tam też jakieś takie pomieszczenie z winkami, a tutaj za mną wiatrak, który daje mi trochę życia i energii. No, także miejsce tutaj jest bardzo fajne. Jeśli ktoś miałby ochotę przyjechać na fajną kolację, to myślę, że tutaj zdecydowanie warto przyjechać. I jest tutaj wiele miejsc, które warto zobaczyć, bo tam są fajne te budynki, takie, o których mówiłem wcześniej. Tam jest ten aquapark, choć tutaj niedaleko jest lepszy aquapark, no ale okej. Okay. Tam na wprost widać tylko taki ceglany, znaczy w takim kolorze jakby cegły, dach właśnie, gdzie wcześniej była cała produkcja tego wina i tam były te pola uprawy winogrona i to wszystko zostało przeniesione gdzieś w inną część Tajlandii. No szkoda, kurczę, bo tak fajnie blisko tutaj takie ciekawe rzeczy można by to było zobaczyć, no ale niestety jest już zamknięte, nieczynne. Bardzo jestem z tego względu zawiedziony, ale tam jeszcze z tamtej strony jest jeszcze jeziorko i góry i takie ładne też krajobrazy i tam zaraz podjadę. Także co prawda nie skosztujemy win, nie zobaczymy winorośli, ale chociaż podjedziemy pod jeziorko i zobaczymy, co tam jeszcze ciekawego można stamtąd zobaczyć, zwiedzić. Wiem, że trzeba przed tą górą właśnie, gdzie był namalowany Mountain Buddha, przed tą górą musimy skręcić gdzieś tam w lewo i dostaniemy się do jeziorka. Także za chwilę tam pojadę, zostańcie jeszcze ze mną. No właśnie, w takie miejsce chciałem się udać. Dokładnie w takie miejsce chciałem się udać. Ale niestety mogę je tylko popodziwiać na obrazku, na zdjęciu. Przypuszczam, że to wszystko zostało zamknięte i przeniesione po tym, jak wszystkie państwa były pozamykane, wszystko było nieczynne i nic się nie opłacało i pewnie wtedy zamknęli tą uprawę tutaj tych winorośli i całą produkcję tego wina i później się przenieśli gdzieś w inne miejsce. Także pewnie możemy C19 zawdzięczyć zamknięcie tej całego tego przedsięwzięcia i tych pięknych tutaj pól i tego wszystkiego. Także dziękujemy. Przy wejściu znalazłem menu. Na początku witają nas apetyzery, takie sałatki. No ceny są księżycowe. Po 400 batów, 300 batów. Za pizzę mamy 500, 600. Także sporo. Tutaj jakieś zupki po 200, 280. Co my tu jeszcze mamy? Makarony po 540, 390, jakaś lasagna, chicken lasagna 370, 500, 300, 440, tutaj główne dania, tutaj główne danie za 2200 batów, tutaj chicken breast za 500 batów, no niezłe ceny, 800, 600, 800, bardzo drogo. Także no tak jak wygląda ta restauracja, takie też odpowiednie są tutaj ceny, to od razu widać. Dania z grilla, tutaj lamp za 1800, 2200, wow, 2300, 4000, no niezłe ceny, niezłe. Thai food mamy papaya salad za 180, no to tylko dwa razy drożej, wszędzie niegdzie trzy razy drożej, no okej. Okay. Fried rice 290, fried rice tutaj 200, desery po 200. No ja za puszkę szwepsa zapłaciłem 80 batów, czyli 10 zł, także też tanio nie było. No także taka restauracja. Bardzo ładna, bardzo taka wykwintna, bardzo wszystko pięknie zrobione i przygotowane, no ale ceny automatycznie też są odpowiednie. Okej, okay, wyjdźmy na dwór. No jakie ładne klamki mają. O, na dworze to jest upał. 36 stopni pokazuje termometr w cieniu, także są ogromne upały obecnie. Tutaj jeszcze pójdę raz w prawo, bo tutaj też taki dosyć ładny teren tej restauracji. Zaraz wam pokażę. Tutaj pan przed chwilą podlewał kwiaty, krzewy.
dworze też sobie można wieczorkiem, jak nie ma tak gorąco, posiedzieć. Jakby ktoś chciał. Takie posągi. O, pan tam dalej podlewa. Ładnie się uśmiecha. O, i tutaj też jest tak jeszcze ładnie, miło i przyjemnie. A tam jest Mountain Buddha. To jest właśnie ten Buddha, co go wcześniej widzieliśmy. I tam, w tamtą stronę się udajemy i będziemy skręcać w lewo nad jeziorko, które jest tam. Aj, szkoda, że to zamknięte jest. Bardzo szkoda, bardzo szkoda. A ja widzę, że ten Buddha to nie jest tylko taki zwykły Buddha, jaki wydawał się z ulicy. To jest jakieś turystyczne miejsce, gdzie przyjeżdża standardowo mnóstwo turystów, pełno autobusów tutaj stoi i pełno ludzi jest tutaj w środku, więc koniecznie subskrybujcie kanał po to, aby nie ominęły Was kolejne odcinki, bo na pewno do tego Buddy, jak nie jutro, to pojutrze, jak nie pojutrze, to w następnych dniach się tutaj na pewno udamy i coś z tego miejsca nagramy i nie tylko z tego, więc warto jeszcze raz zasubskrybować kanał, zostawić łapkę w górę pod tym filmem i pod wszystkimi innymi, a tutaj to miejsce jeszcze odwiedzimy następnym razem. Patrzcie, wystarczy ruszyć tylko kawałek za Pattaję i od razu krajobraz zupełnie inny. A to jest zaledwie 10-15 km od Pattaji, a jesteśmy, no kurczę, gdzieś na jakiejś wyspie, na Phuket, gdzie właśnie już jest mega tajsko. Awi nam coś podpowiada, żebyśmy skręcili w lewo, ale to za chwilkę. Na razie oglądamy bananowce. Wow, tu jakieś mega wille. Skręcamy tu, zobaczymy, co tutaj jest. Tam też jakaś droga taka już mega wąska w dżunglę prowadząca w prawo, a my jedziemy tu w lewo. I zupełnie inny świat. Dobra, nasza restauracja będzie gdzieś tutaj po lewej, którą zaznaczyłem sobie na mapie. Dokładnie to jest chyba gdzieś tutaj to miejsce. Ja ogólnie szukam dojścia do tego jeziorka. Kurczę, nie wiem właśnie, sobie zaznaczyłem tą restaurację, bo myślałem, że tutaj z niej będzie jakiś dostęp. Dobra, dobra, poczekaj, nawigacjo. Powiedz ty mi lepiej, gdzie jest jeziorko. A, jeziorko jest gdzieś tu, z prawej strony jeszcze. O, wow. No dobra, pojedziemy, sprawdzimy, co tutaj jest. Nie wiem, czy jest lepsze dojście do tego jeziora niż takie dzikie zejście, jak tutaj po prostu zwykły zjazd z asfaltu, z drogi asfaltowej. Myślę, że spróbuję tutaj chyba zjechać i dojechać tam do tego jeziorka. Tylko muszę trzymać dwoma rękami kierownicę. Także dajcie szansę. Czy ja tu później wyjadę? Nie wiem. Mam nadzieję, że sobie gdzieś tutaj opony nie przebiję i jakieś dzikie zwierzęta mnie tu nie zaatakują. Jak myślicie? Mądre to jest, czy nie mądre? Nie wiem, czy ja tam później się wdrapię pod górę, pod tym asfaltem. Gorzej, jak tu jakieś aligatory będą. Tam jest jeszcze taki jeden budynek, do którego chyba się udam. Tam może coś być. Tam na wprost, chyba że to będzie coś prywatnego, ale tam są też jakieś ogrody i jakiś park na wprost, więc pojadę jeszcze na drugą stronę tego jeziorka, może będzie coś przyjemniejszego. Ale pięknie to jest. Wow. Ale nie chcę myśleć, co tu może być w tych trawach. Spadamy stąd. Tutaj jakieś, nie wiem co to, za wykopaliska. Coś tu, jakiś plan budowy. Jesteśmy od drugiej strony. Cholera, zaraz mi pan przejedzie wielką ciężarówką. Zakopcił. Z drugiej strony waterparku. Waterpark wygląda też na wielki. Ogromne rury. Coś tu się dzieje. Coś tu budują. Coś tu się dzieje.
Jestem już blisko, ale i tak nie wiem, czy tam dojadę. Czy to jest otwarte miejsce, czy nieotwarte. Czy dostępne do takiego użytku publicznego, czy nie. Ale i tak jestem blisko, gdzie są przepiękne widoki. Wow. Ale fajnie, cisza, spokój. Tylko bardzo gorąco. Ale takie klimaty to ja lubię. Cholera, musiałbym tam wjechać, żeby się dostać do jeziora. Wiesz, tu trwają jakieś prace. Tutaj w ogóle jakieś wille prywatne. Piękne, wybudowane domy. Tutaj to nawet nie wiem, co tutaj robią. Tu jest chyba pokazane to, co tutaj powstaje. Czyli jakieś luxury residence. Jakieś piękne, luksusowe rezydencje takie. Cholera, pod słońce to chyba nie za wiele widzicie. Tutaj bardzo ciekawa sprawa. Tu się normalnie jedzie skuterem drogą, a po lewej stronie małpy sobie siedzą, chodzą. O, a się boją. Dobrze, niech się boją, bo ja sam się ich boję. Tam są dwie. Boję się, żeby mnie jeszcze gdzieś nie zaatakowały. O, jedna tam, druga tu. Także takie ciekawostki można tutaj spotkać po drodze. To już chyba będzie ostatni punkt tej wycieczki. Restauracja Surya Land Cafe. Surya Land Cafe. Zaraz wam pokażę coś ciekawego. Tylko tutaj zerknę, co tutaj widać. Myślę, że coś tu się jeszcze napije zimnego w ten upalny dzień. Tam jest restauracyjka, zaraz do niej wejdziemy, zobaczymy, co tam jest. Ale tu wam chciałem coś pokazać. Patrzcie, no to jaka gitara. Jaka ogromna gitara. W sumie dwie, tylko ta po lewej mniejsza. A ta po prawej to jest ogromna, ta na wprost. Czerwony dywan, wprost do gitary. Nie wiem, czy tam można iść, czy nie. Chyba można, to Tajlandia. Tu dwie takie fury stoją. Ławeczka, tam sobie jakiś pan coś chodzi, remontuje sobie samochód. Surya Land. Pattaya, Thailand. Surya Music Art. Surya Music Art. Wow. What is this? Tam jakieś pomieszczenie. Nie mam pojęcia, co to. Nie za bardzo jest tam jak się dostać, bo woda chlapie. Tutaj też mnie zaraz ochlapie. Tu jakiś samolot. A gitara? Dobra, idźmy do gitary, bo mnie zaraz woda ochlapie. Co tu jest? Nikogo nie ma. Chyba gdzieś wejdziemy zaraz do jakiegoś innego świata. O jacie, tu można po jakichś schodach wchodzić na górę. O kurde. Wow. Tylko po co? Nie, dobra, ja najpierw pójdę jeszcze tu. Oj, mnie coś wystraszyło. Jakiś liść spadający z drzewa. Albo tam już lata jakaś małpa. Co tu jest? Gdzieś się wbiłem na jakiś chyba prywatny teren. Nie mam pojęcia, gdzie ja jestem. Co tu jest? O, jaka riksza. Patrzcie na to. Rower i takie coś, taki fotelik, tylko już chyba nie działa. Co ja mam tam iść? Napiszcie w komentarzu, czy ja mam tam iść, czy ja tam mam nie iść. Czy ogólnie można w takie miejsca chodzić, czy nie można? Czy to jest jakiś prywatny teren? Dajcie łapkę w górę za to. Nie no, dalej już nie idę. Chociaż tam by jeszcze mógł kawałek pójść. Chyba mnie nie zbiją, co? Okej. To co za jakiś domek na drzewie? Tu jest. Czy oni tutaj coś sadzą? Czy oni tutaj coś uprawiają?
jesteśmy. Patrzcie, jaka kładka. Chyba się nie odważę po niej przejść. Nie chciałbym tam wpaść. Nie mam zresztą gdzie tam iść. Już koniec świata. O, jakie tereny. Wow. Tam gdzieś jakaś muzyka gra. W górach. Tam też jakieś, widzę, domy mieszkalne, ładne. Nie wiem, co to za miejsce. Nie wiem, co ta gitara ma na celu. W każdym razie ja pójdę do restauracji i się czegoś napiję. Ale tak z drugiej strony ktoś tu ma niezłe zaopatrzenie. Jeden rower, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy, ósmy, dziewiąty, dziesiąty. Kurde, ponad 10 rowerów. Co to za kraciarnia? Tam po tych schodach można sobie wejść tylko tutaj, w to miejsce, na taki tarasik. Tylko co z tego? Chyba nie ma tam za bardzo ciekawych widoków, tylko na to w sumie. Więc raczej się tam nie wybieram. O, nawet dwie huśtawki jeszcze są do pochuśtania się. No po prostu miejsce, restauracja. Restauracja, która ma jeszcze takie zaplecze, gdzie może umilić klientom trochę czas. O, można sobie tutaj fajną fotkę zrobić. O, tutaj była fajna fotka. No, na te tutaj haszcze. Może tam jeszcze gdzieś się coś idzie, coś się jeszcze zwiedza. Może gdzieś przez tą restaurację się przechodzi. Zaraz zobaczymy. O, ja cię, ile kij golfowych. O, jak małpa mnie trochę wystraszyła. Sztuczna, a wystraszyła. Do you play golf? No, na te tereny to tylko taka. 50 batów? Co, za kij taki golfowy, stary, zużyty? Nie wiem. Dobra, pójdę jeszcze w sumie tu. Może tu coś ciekawszego będzie. Czekajcie, czekajcie, bo tu coś się zapowiada ciekawego. Gdzieś tu można iść. A ja poszedłem gdzieś na jakąś prywatę. A nie, to są chyba tylko toalety. Czy co tu w ogóle jest? W ogóle to jest właśnie jakiś taki viewpoint. No to poczekajcie, czekajcie, może coś tu zaraz jeszcze znajdziemy. A nie, tylko toalet. A, to jest to miejsce, do którego można wejść i kupić sobie pamiątki. To jest taka wielka małpa. No dobra, to wejdźmy tam jeszcze do środka. I małpy. O jadzie. Co tu za skarby są? O kurde, jakie skarby. O, jakie zegary. Tu zegary, tu to, tu to. Inne rzeczy. Aparaty, patrzcie, ile aparatów. Łacie. Kaski, telefony stare. Co to za skarby? Oh my god. No niezłe. Niezłe zbiorowisko. O, wow. Nie chcę tam iść, bo nikogo nie ma. Ktoś jeszcze nie powiedział, że coś mu zabrałem stąd. Raczej się tego nie spodziewam, no ale nic jakiegoś super ciekawego nie widzę. A jest tak gorąco w tym pomieszczeniu, że bym powiedział 60 stopni, to chyba bym nie przesadził. Jezus Maria, cały potem się od razu zalałem. Dobra, idźmy do restauracji napić się coś zimnego. Mam nadzieję, że ktoś tu w ogóle będzie i coś nam sprzeda. Bo oprócz mnie, to nie ma tutaj nigdzie nikogo. Sawadikap! O, jeszcze może jakiegoś lodę zjemy? Na pewno napijemy się czegoś zimnego. O, pani na szczęście ma kolę, więc napijemy się chociaż zimnej koli. Zobacz! Dirty bat. Tutaj puszka coli kosztowała 30 batów, a tam 80. Trzy razy tyle w tamtej restauracji, tu trzy razy mniej. Muzyka z lat 30. Nie wiem. Z amerykańskich lat 30. Czekajcie.
to wam pokażę, jaki sprzęt w ogóle to gra. Bo to nie jest na co dzień spotykany sprzęt. Patrzcie na to, skąd ta muzyka leci. Jaki sprzęt? A tu w ogóle patrzcie na to. Tu już było podpięcie pod pendrive'a. Tu jest podpięcie pod pendrive'a. Nie wierzę. To jest chyba jakaś przeróbka. Przecież w tamtych latach nie było pendrive'ów. Tu jest jakaś ściema chyba. Jaki sprzęt? Wow. Grubo. O wow. Boję się tych miejsc. Patrzcie na to. Mały, bo mały, ale przed chwilą ten przedziwnie kolorowy pająk łaził mi po ramieniu. Teraz skoczył sobie na stół i ucieka. My God. Nie lubię takich rzeczy. Tam stołek z Yamahy. Tu w ogóle też jakieś pianino takie stare. No i tak sobie piję w tej super restauracji kole, do której nie dostałem nawet szklanki. Ale to nic. No i takie klimaty. Puściutko. Czyli w ogóle się nie dziwię. Można sobie posiedzieć i coli się napić. Patrzcie tylko na moje czoło. Jestem tak spocony, że to jest niesamowite. Jest to tak gorąco w tej restauracji. Wiatrak jakiś gdzieś tam chodzi z drugiej strony. Klima niby też jest jakaś jedna włączona, a po mnie po prostu cieknie. Niesamowicie. Jestem taki spocony, jestem taki mokry. Spadam stąd na dwór, bo jest gorzej niż na dworze. Odłożymy pani puszkę. I tylko wam jeszcze tu pokażę szybki rzut. Na cennik można sobie kupić kawkę za 50 batów, za 60 zimną, szejki po 65, no więc całkiem spoko ceny. Na kawkę jak najbardziej można wpaść. 6-7 zł za kawkę. Czemu nie? Pani ma tutaj maszynę do robienia kawy ekspresem. Tylko usiąść to by trzeba było zdecydowanie przy tej klimatyzacji i ten wiatrak pani zabrać. A tu jeszcze mają takie fajne krzesełka. Okej, goodbye. Ja już sam nie wiem, gdzie jest cieplej. Toalety? No. U, jakie drzwi? To są drzwi, ja nie zajarzyłem. To są takie obkręcane drzwi, żeby się zamknąć? Wow, ale patent. Żegnam się już pomału z wami w ten upalny dzień. Wracam do domu, bo jest strasznie gorąco. Także teraz na skuterku mnie trochę ochłodzi wiatr. Was zachęcam jeszcze raz do subskrypcji, żeby nie pominąć innych kolejnych filmów z ciekawych miejsc w Tajlandii, bo mam zamiaru trochę tutaj jeszcze pojeździć. Łapka w górę i widzimy się w następnym odcinku. Na razie, hej, cześć!